Białoruskie MON grozi odpowiedzią zbrojną. Białoruskie MON, możliwa odpowiedź zbrojna w przypadku agresji. W przypadku agresji zbrojnej spoza granic Białorusi może zostać użyta siła na podstawie umów obowiązujących w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji oraz Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ODGB, oświadczył przedstawiciel Ministerstwa Obrony. Nie wykluczamy wykorzystania odpowiedzi siłowej na bezpośrednie zagrożenia militarne na podstawie umów obowiązujących w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji oraz Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ODGB. W przypadku otwartej agresji zbrojnej wobec Białorusi i konfliktu zbrojnego, pisze w artykule opublikowanym na stronie białoruskiego Ministerstwa Obrony generał Alech Wojnał, dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej. Jako źródła zagrożenia i destabilizacji wskazuje on wzrost potencjału wojskowego NATO u granic Białorusi, a także działania Polski i Litwy. Wojnał pisze, że od szczytu NATO w 2014 roku ma miejsce nie tylko zwiększanie liczebności wojsk NATO w Europie Wschodniej, ale i wzrost intensywności przedsięwzięć w ramach przygotowania operacyjnego i bojowego u granic Białorusi. W Polsce, według Wojnała, niektórzy eksperci wojskowi mówią o rozważaniu możliwości siłowego wsparcia zmiany władzy na Białorusi i możliwym naruszeniu integralności terytorialnej państwa poprzez oddzielenie obwodu grodzieńskiego. Oskarżenia wobec Polski i Litwy. Według białoruskiego generała w ciągu ostatnich tygodni sytuacja polityczno-wojskowa wokół Białorusi zaostrzyła się i cechuje się intensywnymi próbami destabilizacji sytuacji na Białorusi przez siły wewnętrzne i zewnętrzne. Głównym ich celem jest zmiana władzy, wybranej w drodze konstytucyjnego wyrażenia woli przez społeczeństwo, ocenia autor. Wymienia m.in. działania mające na celu destabilizację, zaostrzanie sytuacji w przestrzeni informacyjnej, prowokowanie masowych zamieszek, co prowadzi do narastania napięcia w relacjach pomiędzy państwami. Swój wkład w ten destrukcyjny proces wniosła Unia Europejska i nasi najbliżsi sąsiedzi, w tym Polska i Litwa, ocenia. Jego zdaniem Polska próbuje przy tym działać z pozycji centrum konsolidacji bezpieczeństwa w regionie. Szanujemy to stanowisko, jednak jesteśmy zdziwieni praktycznymi działaniami Polski w zakresie przyjmowania nastawionej opozycyjnie części Białorusinów, wskazuje Wojnał. Białoruś jest również zaniepokojona poparciem dla destrukcyjnych mediów, dodaje. Litwa z kolei, zdaniem Wojnała, staje się tubą silniejszych politycznie i gospodarczo państw, które nią kierują, doprowadziła do zaostrzenia relacji i prowokacji, m.in. zarzucając Białorusi naruszenie jej przestrzeni powietrznej. Wojskowy krytykuje również działania bratniej Ukrainy, która, jego zdaniem, z jednej strony próbuje występować jako pośrednik w uregulowaniu sytuacji na Białorusi, a z drugiej zarzuca Mińskowi nieprzyjazne kroki. Białoruski generał, nie zostaliśmy sami, w tych trudnych warunkach bardzo ważne jest dla nas to, że nie zostaliśmy sami. Wsparcie, które okazują nam najbliżsi partnerzy, a zwłaszcza strategiczny sojusznik Rosja i żelazny brat Chiny, dowodzi, że droga, którą wybrał nasz kraj i naród, jest słuszna, ocenia generał.